przede wszystkim ja się bardzo cieszę, szanowni państwo, że subregion kluczborski Namysłów Olesno-Kluczbor dostał takiego przyspieszenia w swojej całej pracy koncepcyjnej, bo trzeba troszkę powiedzieć, że tak jak Nysa czy Kędzierzyn mają specjalne środki na to, żeby przygotować swoje strategie, Kluczbor tutaj jako stowarzyszenie zaczął funkcjonować w drugiej połowie ubiegłego roku. Teraz te prace są takie już bardzo konkretne. Wokół czego te prace mają się skupić? Przede wszystkim chcielibyśmy prawdopodobnie zrobić, żeby każdy subregion miał taką swoją kopertę regionalną w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, w zakresie infrastruktury też społecznej. Dlatego, żeby myśleć tutaj troszkę szerzej niż swoja gmina, tylko myśleć też w kategoriach tego, że można niektóre rzeczy połączyć z Olesnem czy z Namysłowem. No, Kluczbor jest akurat w środku, więc byłby tutaj tym elementem spinającym te rzeczy. Gospodarka niskoemisyjna, bardzo szerokie spektrum inwestycji, zarówno w termomodernizację budynków, jak i również w sprawy transportowe, bo to jest i bezpieczeństwo poruszania się i ta budowa takich przysłowiowych ścieżek rowerowych, gdzie gdy byłem na spotkaniu w Sowczycach, panie powiedziały mi, ja się zapytałem oczywiście, co by chciały mieć tutaj z nowych pieniędzy unijnych, panie od razu powiedziały, które zarządzają tam pięknym domem kultury przy remizie strażackiej, powiedziały, że chcą ścieżkę rowerową do Olesna, tak? Bo jedenastka jest bardzo ruchliwa, a to jest właśnie to, że można by było pomyśleć w kategoriach, tak? Że może od Sowczyc przez Olesno, przez Pawłowice, Kluczbork dojechać do stawów, na przykład w Namysłowie pięknych i Stobrawskiego Parku Rekreacji. Więc to jest właśnie takie myślenie ponad standardami, tak? Bo jeżeli dobrą ofertę z zakresu na przykład szkolnictwa zawodowego zrobi szkoła zawodowa w Oleśnie czy w Dobrodzieniu, tak, gdzie pięknie się rozwija przemysł meblowy, to może właśnie ktoś z Kluczborka, z Byczyny będzie chciał do tej szkoły chodzić, bo to jest właśnie takie sieciowanie się pod względem pewnych kompetencji, które chcielibyśmy w poszczególnych powiatach dość mocno zdefiniować i tak też skierować na przykład szkolnictwo zawodowe. To jest skojarzenie ludzi, samorządowców wokół wyzwań, nie wiem, za 10, za 20 lat. My już wiemy, że nie będziemy mieli tak dużych pieniędzy na infrastrukturę w przyszłości, ale mamy teraz je, więc wykorzystajmy je tak nie tu i teraz, tylko tak naprawdę dla przyszłości. I to jest, i tych spotkań będzie, podejrzewam, bardzo dużo, bo chciałbym, żeby te momenty, kiedy będziemy ogłaszać nabory, one nie będą wcześniej w 2016 roku, żeby one po prostu były dobrze przygotowane, żeby samorządy powiedziały, jesteśmy gotowi, mamy programy rewitalizacji, chcemy robić infrastrukturę społeczną dla naszych mieszkańców, mamy gotowe pomysły transportowe, chcemy je robić, proszę ogłaszajcie te nabory. Sam proces ogłoszenia naborów też trwa ponad 4 miesiące teraz, więc to też nie będzie proces taki bardzo szybki i dla kogoś będzie wielkim zaskoczeniem, ale bardziej gotowość samorządowców jest dla nas wyznacznikiem, że robimy kolejny krok do przodu.